schizma. Ale to nie jest taka zwykła schizma, taka po prostu schizma, tylko to jest schizma zagramaniczna, anglikańska, jak się okazuje. Czyli też pewnie są schizmy na przykład radomskie, schizmy poznańskie, można byłoby schizmy warszawskie też, ale ta akurat jest anglikańska. I tutaj na przykład król Henryk, to jest pewnie ten brat króla Karola, który kupił królowej Karolinie koralek koralu. Koralowego, czy koloru, jak kto woli. Król Henryk VIII, początkowy, bardzo, bardzo zagorzały przeciwnik reformacji, no i nawet został pochwalony przez papiestwo za bulę. To taka francuska gra, co się tak rzuca kulami do przodu. Został pochwalony za bulę potępiającą Lutra, otrzymując tytuł obrońcy wiary. W 1534 roku ogłosił się głową kościoła. Teraz ja będę głową kościoła i taką wielką głowę miał. No i wydał akt supermacji, czyli to jest coś takiego podobnego do Batmana, Supermana i do całej tej szajki. I on też to powiedział, że supermacja to będzie dobrze. Schizma trwa do dziś. Co jakby potwierdzałoby to, co powiedziałem na początku, że są różne schizmy i radomskie, poznańskie, warszawskie i tak dalej. Jeśli chodzi o przyczyny, to tutaj trochę pachnie telenowelą. Henryk VIII z powodu braku syna ze swojego związku z niejaką Katarzyną Aragońską powiedział, że przykro mi, ale nie będziemy razem i złożył pozew o rozwód. Sprawa toczyła się długo. Problemy były, że tam podział majątku. Strasznie, strasznie to problematyczne pewnie było. No i papiestwo upokorzone uprzednio przez Hiszpanię w obawie o swoją państwowość odmówiło, więc jednak no, tutaj troszkę się prawda nie udało. No i wówczas Henryk VIII odrzucił władzę papiestwa nad kościołem w Anglii. To jest taka troszkę telenowela, czyli najpierw tak, potem rozwód, to nie wypaliło i... No i tak właśnie się kończą te wszystkie schizmy. Anglikańskie też.